nazywam... Halo, halo? Okej. Okay. Nazywam się Filip Kłęczyk, też jestem z klubu. Boksem jest wiceprezesem, jakby ktoś nie wiedział. Ja jestem członkiem zarządu. Przywieźliśmy trochę wam gadżetów, żeby było ciekawiej, sympatycznie. I będziemy losować. Już wytypowaliśmy środkę, która nam pomoże. Zapraszamy ją. Ale zróbcie jakiś hałas, no. Jest was trochę na tej sali. Środka ma jakieś imię. Środka Agata, teraz zanimaliście. Środka Agata będzie losować z tej torby numerki. Kto nie ma karteczki? Wszyscy mają. Nie masz? My też nie mamy. Ja nie dałem prywatnie. Shame on me. Dobrze. Ale mam jeszcze jakieś zapasowe karteczki. Pamięci. Zgoda na sprzedaż nerek. I zgoda na sprzedaż wątroby. Kto chce wątroby, kto chce nerek. Ja się nerek. Wątroby, dobra? To proszę nerek. Od razu weź objęć. Po co ci? Zaczniemy od lodówek. Państwo, lodówki są przydatne. Lodówki na lato, na napoje zimne. Piwo też się mieści. Środka proszona o wylosowanie pierwszej osoby. Weźcie mu środek. 35. Weź blisko paszczek. Środkę poprosimy bardzo się do nas. Z 35 ma jakieś imię. Rafał. Rafał, czym się zajmujesz? Pracuję w banku na HPŁ-cie. Gratulujemy lodówki. Następna lodóweczka. Zastosowanie bardzo podobne. 16 ma na imię. A czym się Wojciech zajmuje? Koduje rozwiązania telekomunikacyjne. Kodujcie Wojciechu dalej.
Teraz rozgrzejmy atmosferę. Będzie torba na laptopa. Torba na laptopa w skupie. Głosujmy w szczęśliwca, który nie sam układzie na laptopa. Który nie wie, tylko laptop się zmieści. To właśnie nie jest fajne, okej. Cezary. A co Cezary robi na co dzień? Zajmuje się morskimi systemami informatycznymi. No, jakieś oklaski. No, naprawdę, świąt jesteście. Wczoraj chyba ciężko było tam na tej imprezie integracyjnej. Dobrze. To teraz tak, żeby jeszcze bardziej poprzeć atmosferę, będzie kubek. Kubek, który ma kabelek. I można go podpiąć w samochodzie do zasilania, żeby kawa była cały czas. O, patrz tam, to nie by się zasilało. Jego szczęśliwego posiadacza kubka. 3-4. Sierotko, jaki numerek będzie szczęśliwy? 39. Blisko by wejść. Blisko by wejść. Mówię 3-4, nie. Niestety falstart, ale już. Oklaski prosimy. Prosimy o przedstawienie się. Paweł. A co Paweł robi? Uczę się. To dobrze, uczcie się, towarzyszu. I pijcie dużo. Jak będzie się uczył, to się dorobi. W jakiejś korporacji, prawda, gdzie będzie grubeczką. To teraz może zestaw narzędziowy, przydatny każdemu informatykowi, zestaw śrubokrętów, jeżeli się zapakuje tam też odpowiednią baterijkę, to będzie sobie świecił i będzie nam pomagał. Tak jest, żeby być. Kiedyś było. Może jeszcze świeci. O, nawet świeci. Aha, dobre światło. Losujemy szczęśliwego posiadacza śrubokrętów. 28. Prosimy do nas 28. Pana posyłka. Jak masz na imię? Jakub. A co robisz? Studiuję. Studiujcie, Jakubie. Gratulujemy. Teraz może teraz następny kubeczek losujemy. Tym razem w pudełku będzie. Posiadasz poprzedniego kubeczka, możesz się głosić po pudełku. Prosimy o wylosowanie numerka. 10. Numer 10. Ktoś ma numer 10. Ja mam 20, mogę dwa rozstać? Może ja sprawdzę, może ja mam numer 10. Chwileczkę. Może nie wylosowałem. Sprawdźmy. Chyba nie mam żadnego numeru. No cóż, jak jeżeli numer 10 się nie zgłasza, to musimy wylosować następny numerek. No, oczywiście tak. 19? Numer 19. Numer 19. Wszystkim zdarzeń. Krzysiu, nie zapraszam, tylko będziemy dla niego. Gratulujemy, Krzysiu, kubeczek dla ciebie. Na spotkaniach filmowych, jak my się nagrywamy filmy, a wcześniej się zajmowałem serwisem radiowym, telewizyjnym, ustęp techniki elektroniki. Obecnie jako bezpieczny używam Linuxa. To teraz co? Teraz następny zestaw śrubokrętów. Taki sam jak poprzedni, nie wiadomo czy świeci. Czy bateria wyczerpie. 38? O nie! Pewnie siebie. Parę sekund mikrofonu prosimy. Andrzej, się nazywam, jestem studentem teleinformatyki. Gratuluję Andrzeju. Studiuj dalej. Cóż nam zostało? Zostało nam grand final, czyli grandowy finał. Kolejna torba na laptopa. Także działa. Także świeci. W nocy. Ma coś w środku. 24? Numerek 24.
Tak to było ustawione. Widać, kto pisał ten numer. Ale to po sobie prosimy. Artur sobie elektronikę tej komunikacji. Czy ktoś zna Artur? Okej, okay, może dostać sobie, ma znajomy. Gratulujemy. A w podzięce na naszej sierotki, która nas tutaj mężnie wyręczyła w bardzo trudnym zadaniu. Oklaski prosimy. No i sam dla naszej sierotki bryloczek plugowy z trójwymiarowym linkiem w środku. Trójwymiarowy. Nawet świeci, o proszę bardzo. Nawet świeci. Dziękujemy wszystkim za uwagę i czynny udział, na przykład rękami w tym, myślę, niezapowiedzianym wydarzeniu. I oddajemy głos następnemu prelegentowi, który się...